Здравствуйте, товарищи! Сегодня в автобиографии будет автомашина АвтоВАЗ Лада Семерка. Żartowałem, nie będę mówił po rosyjsku, bo nie znam tego języka, ale dzisiaj w autobiografii mam niesamowitą przyjemność przedstawić Wam Ładę 2107 w tak bardzo fajnym stanie. Zapraszam! Łada 2107 została zaprezentowana w 1982 roku jako bezpośredni następca Łady 2101 oraz jej pokrewnych, czyli 2102, czyli 2101 po lifcie, 2103, czyli jakiejś tam wersji kombi, 2104, 2105 i tak dalej, i tak dalej. Tych cyferek jest naprawdę bardzo dużo, dlatego też widzicie je tutaj. Wszystkie modele, które należały do jednego wielkiego grona 210X. 2107, czyli ta Łada, którą dzisiaj mam przyjemność Wam prezentować, wychodziła równolegle z modelem 2105. To były tak jakby model podstawowy, czyli 2105, oraz model bogatszy, luksusowy, czyli 2107. Samochody te były praktycznie bliźniaczo podobne. Obie z nich miały z przodu zespolone reflektory, czyli reflektor oraz kierunkowskaz pod jednym szkłem. Obie z nich odziedziczyły po swoich poprzedniczkach, czyli 2101 etc., kształt pudełkowego sedana. Natomiast piątka od siódemki różniły się przede wszystkim przednią częścią oraz innymi detalami. 2107 był to model ekskluzywny, który od piątki rozróżnimy przede wszystkim po tym. Wielki chromowany grill, który krzyczy, patrzcie, jestem wersją luksusową. 2105. Tutaj grill miał na równej linii z lampami. Poza tym, z racji tego, że prezentowany przeze mnie model 2107 to jest wersja fińska, tak zwana finka, czyli przygotowana jako wersja eksportowa, wiecie, eksportowa ta lepsza, mamy tutaj wiele ciekawych smaczków. Między innymi jednym z nich i bardzo ważnym, który zwraca na siebie uwagę, są wycieraczki oraz spryskiwacze przednich reflektorów. Jak na 1982 rocznik, samochód wygląda dosyć nowocześnie, nie ma tutaj co ukrywać, nie jest to może BMW E32, natomiast jak na realia i jak na kraj, w którym został zaprezentowany, wygląda bardzo, bardzo w porządku. Tak jak wcześniej wspominałem, na pierwszy rzut oka rzuca nam się wielki chromowany grill. Mówią, że teraz jest moda w samochodach na wielkie grille. Patrzcie, co Ruscy mieli w 82. Poniżej bardzo ładnego grilla i dosyć takich smutnych oczu, wyglądają tak smutnawo, mamy chromowany zderzak, który jako, że to są lata 80, czyli lata plastiku, jest już ubrany w dolnej części w plastik. Tak szczerze powiedziawszy, większość tego zderzaka jest plastikowa, natomiast na górze jest tylko i wyłącznie taka listwa ozdobna. Linia boczna Łady 2107 to jedna z wielu wariacji na temat poprzednika tego samochodu. Nie zapominajmy, że 2107 praktycznie bezpośrednio wywodzi się z włoskiego Fiata 124, czyli klasycznego trójbryłowego, rodzinnego, małego sedana. Właśnie z tego powodu, że Łada 2107 jest tak blisko spokrewniona z Fiatem 124, bardzo wielu laików, ludzi, którzy nie interesują się motoryzacją, a co dopiero PRL-owską motoryzacją, myli ten samochód, szczególnie od boku, z Fiatem 125P. Łada 2107 od Fiata 125P różni się m.in. tym, że jest bardziej kwadratowa. Widzimy tutaj z boku, jest bardzo agresywne przetłoczenie tutaj oraz tutaj, które nadaje tej Ładzie takiej jakby muskularności. Łada 2107 była produkowana od 82 roku do, uwaga, uwaga, 2012, więc mogliście w 2012 roku, będąc dumnym Rosjaninem, zakupić sobie samochód, którego rodowód pochodzi jeszcze z lat 60., ale salonowo nowy.
Więc tutaj pojawia się bardzo ciekawa kwestia. Jeżeli chcecie Youngtimera, ale nie lubicie starych samochodów, to tutaj z pomocą przychodzi Wam Łada 2107, bo możecie sobie kupić takiego Youngtimera z 2012 roku. Większą ciekawostką jest to, że po 2012 roku Rosjanie sprzedali całą linię produkcyjną i wszystkie maszyny do produkcji Siemiorki prosto do Egiptu, gdzie tłuczono właśnie tą budę przez kolejne 2 lata. Czyli paradoks jest taki, Łada 2107 mogła być zarówno z rocznika 82, jak i fabrycznie nowa z 2014. Tył Łady 2107 to klasyczna klasyka, jeżeli chodzi o trójbryłowe małe sedany, szczególnie z lat 60., 70. i 80. Patrząc na tylną część nadwozia tego samochodu, nie możemy zapominać, że jest bezpośrednio i bardzo blisko spokrewniony z Fiatem 124, czyli samochodem, który jest również spowinowacony z naszym polskim Fiatem 125. Dlatego też podobieństwa tylnej części nadwozia są oczywiste. Natomiast według mnie Łada 2107 ma jakąś taką, nie wiem, bardziej kanciatą i klasyczną sylwetkę, jeżeli chodzi o linię tego kufra. Zwieńczeniem tej części nadwozia jest dokładnie taki sam jak z przodu, plastikowy zderzak z elegancką, chromowaną listwą. Bardzo fajnym szczegółem w tym samochodzie jest to, że z każdej strony przyozdobiony jest gadżetami z rocznika i okresu swojej produkcji. Mamy tutaj mapę z podziałem na PRL-owskie województwa z 1976 roku. Na środku mamy totalną klasykę, czyli piesek z kiwającą głową, a tutaj mamy oryginalną apteczkę. Wisienką na torcie tych wszystkich gadżetów jest to, że tylna szyba upstrzona jest bardzo fajnymi naklejkami z epoki, m.in. Pewex oraz CPN. Wnętrze Łady 2107 jest na wskroś klasyczne, więc nie będzie tutaj za dużo do opowiadania. Aczkolwiek ten minimalizm i klasyka przełamany jest fajnymi akcentami, m.in. chromowane obwódki dookoła wlotów powietrza oraz ładnie zaakcentowany chromowany napis Łada. Pozycja za kierownicą jest, powiem Wam szczerze, wygodna. Bardzo fajnie, że pedały są dosyć szeroko rozstawione i nie trzeba tych nóg złączać ku środkowi samochodu, jak ma to miejsce m.in. w Maluchu, czy też nawet w Polonezie. Fotele wygodne. Nie wiem, podejrzewam, że są chyba nawet na sprężynach. I z racji tego, że zagłówek i oparcie są połączone, mówiło się na te fotele lotnicze. Jako że Łada 2107 to jest ta wzmocniona, bardziej luksusowa wersja, to boczki drzwi są obłożone takim przyjemnym dotyku, jasnym materiałem zamszopodobnym. Właściciel na fotele swojej Łady zamówił specjalne pokrowce, które komponują się z boczkami drzwi. Kierownica w Ładzie 2107 duża, aczkolwiek wąska. Duża pewnie dlatego, że samochód nie ma wspomagania, wąska pewnie dlatego, że tak się robiło w tamtych latach. Poniżej klasycznej deski i klasycznego kokpitu mamy tunel środkowy, który wykonany jest z twardego plastiku, ale powiem Wam szczerze, te twarde plastiki z lat 80. według mnie były bardzo przyjemne w dotyku. One były takie nie twarde, nieprzyjemnie, jak mamy w nowych samochodach, tylko one były takie twarde, porządnie. Góra deski, pomimo tego, że wydaje się być twarda, ona jest miękka. Pod palcem fajnie się ugina, więc materiał wydaje się być w porządku. Na środku tunelu środkowego dominującym akcentem jest wielki zegarek na wskazówki. Wiadomo, 2107 to Mercedes wschodu, więc musi mieć luksusowe dodatki, takie jak zegarek. Poniżej radio Blaupunkt z epoki. Właściciel wcześniej miał tutaj Safari, natomiast nie dostrajało się jakoś z naszymi aktualnymi częstotliwościami i postawił na niemieckiego producenta, również z epoki. Skrzynia biegów czterobiegowa. Gałka, powiem Wam szczerze, w ergonomicznym miejscu. Dosyć fajnie się te biegi będzie zmieniało.
Poniżej drążka zmiany biegów mamy trzy przyciski i tutaj ciekawostka. W Ładzie 2107 światła mijania nie załączamy ani przy kierownicy, ani pokrętłem, ani wajchą za kierownicą, tylko przełącznikiem pod drążkiem zmiany biegów. Oprócz tego mamy również światło przeciwmgłowe tylne, a także, uwaga, uwaga, luksusowy dodatek, elektryczne podgrzewanie tylnej szyby. Ostatnią ciekawostką z wnętrza 2107 jest to, że Łada 2107 ma stacyjkę po lewej stronie, dokładnie tak jak Porsche. Możecie się czuć jak kierowca wyścigowy biegnący do swojego samochodu podczas rozpoczęcia wyścigu Le Mans w 69. Tylna kanapa Łady 2107, pomimo tego, że na dzisiejsze standardy jest to dość mały samochód, jest zadziwiająco wygodna. Podobnie jak w Polonezie i wszystkich innych starszych, porządnych, prawdziwych samochodach, kanapa jest niesamowicie miękka i kurczę, no naprawdę przyjemnie się siedzi. Oparcie nie jest zbyt przesadnie pionowe, tylko ma dosyć fajny profil. Możemy spokojnie się wymościć. A dzięki temu, że fotele mają takie jakby wgłębienia tutaj, miększe w środku, tu jest dosyć miękko, mamy dosyć dużo miejsca na nogi. Oczywiście, jeżeli byśmy jechali z jakimś 2- albo 3-metrowym kierowcą, no to musielibyśmy te nogi podkurczać maksymalnie. Natomiast jeżeli jedziemy z gościem średniego wzrostu, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jako, że jest to samochód z lat 80., dokładnie 85. roku, no to z tyłu nie mamy zagłówków. Ciekawym elementem wnętrza prezentowanej przez nas Łady 2107, jako że jest to wersja luksusowa, jest to Mercedes Wschodu, jest, uwaga, uwaga, co? Tylny podłokietnik. Jako, że właściciel ma charakterystyczne pokrowce, żeby nie zniszczyć tego oryginalnego materiału, który jest jasny i taki zamszowaty, to właściciel po prostu sobie zastosował pokrowce, ale w pokrowcach mamy zameczki błyskawiczne, które po odpięciu prezentują nam podłokietnik. Rozumiecie? Podłokietnik. I po opuszczeniu tego podłokietnika, zajęciu odpowiedniej pozycji, możemy oprzeć się po lewej stronie, po prawej. I jako, że to jest samochód z lat 80., mając popielniczkę, możemy uraczyć się oryginalnymi klubowymi z lat 80. Bagażnik Łady 2107, pomimo tego, że jest to dosyć mały samochód, jest naprawdę przepastnych rozmiarów. Kufer w tym samochodzie jest nie dość, że mega wielki, prostokątny, pojemny, to jeszcze jest głęboki. On sięga praktycznie do samego dołu samochodu. Wiem, że wielu właścicieli 2107 korzysta z wielkości tego bagażnika i montują instalację gazową. Charakterystyczną rzeczą, która jeszcze bardziej mi pokazuje to, że Łada 2107 jest wersją luksusową, jest to, że tutaj w bagażniku nie ma gołej blachy. On jest obity takim plastikowym tworzywem. To jest takie, wiecie, no bardziej luksusowe jakieś takie. Okej, moi kochani, omówiliśmy sobie bagażnik Łady 2107. Teraz podejdziemy pod maskę. Pod maską prezentowanego przeze mnie dzisiaj egzemplarza jest potężny silnik 1.3. Praktycznie w Ładzie 2107 mogliście mieć wiele pojemności silnika. Były 1.3, 1.5, było również 1.7. Ludzie z biura konstrukcyjnego Łady byli na tyle szaleni, że w niektórych wersjach ładowali tutaj pod maskę również silnik Wankla. Wtedy te silniki osiągały 120 do 140 koni. Te mocniejsze wersje silnikowe, czyli Wankle, były przeznaczone dla służb, czyli policja, KGB. Silnik 1.3 jest dosyć prostą konstrukcją zasilaną gaźnikiem, czterocylindrową rzędową z wałkiem rozrządu w głowicy napędzanym paskiem. Rozumiecie? Polonez był OHV, to już mamy OHC, także jest plusik. Właściciel mówi, że silnik 1.3 jest wystarczający do tego samochodu i powiem Wam szczerze, jestem w stanie to uwierzyć, bo samochód jest lekki, a z tego co słyszałem, silniki 1.3, nawet te najsłabsze, w Ładzie były żwawe. Zwróćcie również uwagę na to, że osłona wygłuszająca maskę jest wykonana z skaju. No, wygląda to jak kanapa w moim starym domu.
No i moi kochani, jedziemy sobie Ładą 2107 z silnikiem 1300. Na samym początku moją uwagę zwróciło to, jak bardzo fajną pozycję za kierownicą ma się w tej Ładzie. Pedały bardzo fajnie ułożone w odpowiednich miejscach. Nie są jakoś mega wąskie, tylko są dosyć szerokie. Nie ma tutaj takiego problemu, że musimy nogami jechać w prawą stronę. Oj, proszę Państwa, teraz sobie wyprzedzimy panią rowerzystkę. I cyk, czwóreczka. Pyk, migaczek. Powiem Wam tak, pozycja za kierownicą w tym samochodzie jest naprawdę bardzo fajna. Fotel jest mięsisty, wygodny, sprężynujący, można się fajnie odprężyć. Samochód z tego roku niestety nie ma wspomagania, więc kierownica musi mieć dużą średnicę, żebyśmy po prostu mogli nim zawracać i skręcać. Natomiast w jeździe takiej normalnej do przodu, to, że ta kierownica jest taka duża, nie stanowi żadnego problemu. Mały problem stanowi to, że kierownica ma dosyć duży luz. Jeżeli na co dzień jeździmy nowoczesnym samochodem, który ma tą kierownicę zwartą, bez żadnego luzu, to może to być dla nas trochę problem, bo wiecie, cały czas musimy jakoś nad tym samochodem panować, cały czas musimy mu korygować ten kurs, bo jeżeli nie będziemy korygować i nie będziemy się skupiać na jeździe, to on po prostu nam wjedzie w rów. Ale jeżeli weźmiemy sobie taką poprawkę na to, że trzeba ten kurs korygować, że trzeba mieć władzę nad tym samochodem, no to nie ma tutaj najmniejszego problemu. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że Łada 2107 jest dosyć współczesna. Jako że tutaj skrzynia biegów zastosowana w tym samochodzie jest czteroprzełożeniowa, to problemem jest hałas. Jeżeli porównujemy ten samochód ze współczesnymi autami, no to naprawdę hałas w tym samochodzie jest nieporównywalny do współczesnych samochodów. Natomiast jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że auto konstrukcyjnie ma 40 lat, wygoda na bardzo wysokim poziomie. Aktualnie jedziemy sobie na czwartym biegu, mamy 80 km na godzinę, obrotów 2700-2800, silnik 1300, pomimo tego, że to najsłabszy albo jeden ze słabszych w gamie, myślę, że jest żwawy, jak naciskamy mu gaz. Bardzo ochoczo nam tutaj pcha te kilogramy radzieckiej stali do przodu. Nie ma z tym problemu. Myślę, że 1500 silnik albo 1700 to już musi być jakiś szatan rakieta, bo te 1300 jest w miarę żwawe i wystarcza w dzisiejszej jeździe. Oczywiście nie jest to 2 litry diesel, nie wiem, z Volkswagena, który ma 200 koni i od 0 do setki przyspiesza w 6 sekund. Natomiast nie jest to też taki mega ospały żółw, jak możemy myśleć o starych samochodach. Jest po prostu dosyć współczesny. Wracając do skrzyni biegów. Skrzynia biegów w tej Ładzie to było moje największe pozytywne rozczarowanie. Wiecie, o co chodzi. Patrzę, samochód ma 40 lat. Myślę, że skrzynia biegów będzie taka jak w Matizie, czyli wkładasz łyżkę do sałatki z majonezem i mieszasz sobie i to, co ci akurat wpadnie, to akurat będzie. Jak bardzo się myliłem, moi kochani. Skrzynia biegów w tej Ładzie jest jedną z bardziej precyzyjnych skrzyń biegów, którą miałem w tej prawej ręce. Biegi wchodzą ciasno, pomimo tego, że lewarek jest dosyć długi, drogi zmiany biegów nie są długie, nie są przesadnie jakieś, nie muszę wajchować tą ręką do końca. Lewarek jest bardzo fajnie nachylony w moją stronę i każda zmiana biegów jest przyjmowana takim metalicznym kliknięciem. Kurczę, nie da się tego opisać. No, zmieniam bieg i doskonale wiem, że ten bieg został wpięty. Naprawdę myślałem, że Łada 2107, patrząc na to, że samochód ma konstrukcyjnie 40 lat, jeździ gorzej, ale po przejażdżce tym autem jestem już w 100% pewien, że Łada 2107 jak na swoje lata jeździła bardzo dobrze, a jak na dzisiejsze lata jeździ dosyć współcześnie. Moi kochani, Łada 2107 to jest taki samochód, który myślę, że łapie oczy przechodniów bardziej niż jakieś najnowsze Audi, bo spotkaliśmy chyba z 10 osób po naszej drodze i nie było osoby, która by się na 2107 nie spojrzała. Starsi ludzie patrzą z nostalgią, mówią, kurczę, za moich czasów to takie były. Młodsi ludzie patrzą z niedowierzaniem, z niewiedzą, z czymś, kurczę, wiecie, nie wiedzą, co to jest, co się dzieje, nie? Jedzie jakiś stary samochód, ale każda osoba patrzy na to auto. Naprawdę, jak chcecie być w centrum uwagi i nie chcecie wydawać 500 tysięcy złotych na samochód, na nowe Audi, to kupcie sobie Ładę 2107 za 10 tysięcy złotych
gwarantuję Wam, że będziecie mieli dokładnie, dokładnie to, czego chcieliście. Będziecie w centrum uwagi. No i moi kochani, możemy sobie przejść do podsumowania tego bardzo fajnego samochodu Łady 2107. Oczywiście patrząc na niego z perspektywy dzisiejszych aut, no to powiemy, że jest stary, toporny, niemodny i tak dalej. Natomiast patrząc na niego z perspektywy takich pasjonatów jak ja oraz właściciel tego samochodu, no to możemy odkryć w nim same superlatywy. Po pierwsze, klimat takiej 2107 jest niepodrabialny. Jedziemy tym samochodem, ludzie na nas patrzą, pokazują nam okejki, machają nam. To auto jest bardzo pozytywnie odbierane przez wszystkich na ulicy. Ludzie się patrzą po prostu, jest to takie coś innego wśród morza Golfów i BMW E46. Jedziesz taką Ładą 2107 w tym ślicznym czerwonym kolorze z maską przyozdobioną wlotami z Łady 2101. Siedząc na bardzo fajnych, wygodnych, sprężynujących fotelach w kolorze jasnym i czujesz się jak gość, rozumiesz, o co chodzi. Nie musisz mieć wspomagania, nie musi być klimy, ważne, żeby był klimat. Jeżeli szukasz samochodu, który będzie klasykiem, ale nie będziesz chciał wywalać miliona złotych na części, nie będziesz chciał szukać tych części gdzieś po Allegro i chcesz mieć stosunkowo świeży samochód, no to ja polecam Ci z całego serca 2107. Bo po pierwsze jest dosyć współczesny, w porównaniu z Polonezem z tyłu zamiast resorów mamy sprężyny, samochód był dosyć długo produkowany, więc w Rosji z częściami nie ma żadnego problemu. W Polsce z tymi częściami jest troszkę gorzej, natomiast jest wielu ludzi, którzy zajmują się ściąganiem tych części stricte z Rosji. Ceny 07 są oczywiście wyższe niż ceny Polonezów, natomiast powiem Wam szczerze, że jest za co dopłacić. Także podsumowując podsumowanie, jeżeli szukasz klasyka, który będzie Twoim pierwszym klasykiem, albo chcesz jakieś starsze auto, które nie pozbawi Cię wszystkich oszczędności, nie będzie Twoją zmorą i nie będzie Ci odbierało radości życia, tylko tą radość życia będzie Ci dawało, bez problemu kupuj 07, bo jest to w miarę nowoczesne auto, które nie jest może jakoś super awaryjne, natomiast masz już ten PRL-owski stary feeling. No i poza tym zobaczcie, jak to wygląda, ten wielki chromowany grill. Wiecie, kto jest bossem w tym mieście. Okej, moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że pooglądaliście sobie ze mną Ładę 2107. Dziękuję przede wszystkim właścicielowi tego samochodu, który ten samochód udostępnił mi do filmiku. Dziękuję również Wam za to, że oglądaliście. Zapraszam do kolejnych odcinków autobiografii na Samochody TV. Siemanko!